Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Warobots na moim kanale. Dzisiaj zobaczymy po raz pierwszy w sumie, wypróbuję taki format. Odcinek z oceniania hangarów klanowiczych, ponieważ pewien ktoś sobie tego zażyczył. Ja w sumie też nie mam mega pomysłu na nagrywanie, więc jak macie swoje propozycje, to śmiało oczywiście. No i ponawiam też pytanie z poprzedniego odcinka, czy byście chcieli jakieś filmy poradnikowe o konkretnych robotach, typach robotów, które się nadają najbardziej do jakiegoś zadania, powiedzmy na przykład właśnie do biegania po beacony. A tymczasem można na dobry początek zróbmy opening mało jednej skrzynki. Tu został. Zobaczmy co wyleci, nic nowego. Hazard. No, śmieci jak zawsze. W każdym bądź razie przejdźmy, może najpierw zacznijmy w ogóle ode mnie. Na szybko też coś powiem o moich planach na hangar. Więc tak się prezentują moje statystyki. No szału nie ma, killi nie ma dużo, ponieważ jak widzicie na odcinku w sumie za bardzo po prostu ich nie robię. Damage tak powiedzmy sobie, no zwycięstwa mi troszkę spadły. No i z cytonami jakoś się to w miarę trzyma. No, szału nie robiąc statystyki. To jest mój obecny hangar. Wymieniłem Harpy na Serena, którego chcę zbudować teraz. Ponieważ w sumie mi się zgrało źle już przeciwko Serafom, Capri i Sukrosom i tak dalej. Nawet mając lockdowna po prostu mi się źle grało rakietami wybuchowymi, Scorcherem i Incineratorem, także zmieniłem to na punchery, na Serena z puncherami i w sumie powiem wam, że jest naprawdę dużo lepiej. Damage mi się wydaje, że niedługo będzie też dużo większy, pomimo tego, że nie mam tego efektu bomby, który pomija tarczę energetyczną, co ja gadam, który pomija obronę, redukcję obrażeń. Ale pancze robią taki duży damage w sumie, że na spokojnie będę wyrabiać z tymi obrażeniami. No pilota mam powiedzmy takiego słabego jeszcze, nie zbudowany jest. Ale będzie na pewno robiony. Mam w miarę powiedzmy takie no, szału nie będzie, ale myślę, że ten Seren będzie robić całkiem dobrą robotę tymczasem, tym bardziej, że mam w miarę ogarnięte drony. Potrzebują jeszcze trochę doszlifowania, ale to się myślę w tym roku już na spokojnie ogarnie i będę mieć w tym roku tak naprawdę skończony biznes z dronami. Będę mógł się już naprawdę na poważnie wziąć z pilotami. Na Fenrirze chcę zmienić bronię też. Chciałbym najlepiej, żeby mi wypadła jeszcze jedna Mace i wtedy bym dał Mace po prostu wszystkie na Fenrira, bo te Ignitery trochę w sumie no, mały damage robią, a nie chce mi się wszystkiego robić na MK2. Chciałbym po prostu doprowadzić hangar ogólnie do poziomu, w którym będzie w stanie coś robić. Skille na pilocie takie. Czyli nie jest źle, aczkolwiek jeszcze mogło być trochę do poprawy. Przede wszystkim w sumie wszystko tu ulepszyć, żeby więcej dawało. No i zamienić właśnie te Ignitery na Mace i wtedy by się zastanawiał też, czy dać Hammera jeszcze, czy zostawić Punchera i mieć taką hybrydę Mace Puncher. Dalej jest Capri. Capri to w ogóle jest jakiś śmieć teraz. To jest żart, porażka na ten moment. I to w sumie tylko, że mam Nebulę, jakkolwiek jeszcze ją ratuję, a tak to w sumie źle. Bronię też do wymiany. Może będę robić skatery w przyszłości, nie wiem, zobaczę. Ewentualnie jakby się trafiło z kudzylami czy coś, to też by nie było źle. No toksiny chyba zostawię teraz tak jak są, po prostu nie opłaca się ich mi dalej ulepszać, bo nie robią za dobrego damage, są też słabe przeciwko tarczom, więc no, więc w tej sytuacji kiepsko. Pilotka jest w miarę spoko, przydałby się jeszcze najlepiej mechanik jakiś i może kwatermistrz, tak? Kwatermistrz? Tak, kwatermistrz. No ale w sumie, no, takie niby spoko w sumie, ale szału nie robi i nie radzi sobie w ogóle w żaden sposób tak naprawdę z robotami na tej mojej lidze mistrzowskiej. Więc Capri zostanie raczej, bo nie zapowiada się w sumie, żeby Pixonic ją chciało znerfić w
najbliższej przyszłości, tej trochę dalszej, aczkolwiek bronie będą do wymiany, bo te toksyny jednak nie są takie dobre, jak mi się wydawało. No i będę chciał je zmienić. No pewnie na skaterę, bo skatery są po prostu potężne, ale wtedy bym musiał też ogarnąć już Capri na wysoki poziom i drona najlepiej też w miarę jeszcze zrobić, żeby w miarę tam mi pomagał z tymi skaterami. Skieros jest taki, jaki jest. Jest całkiem spoko, mam takie skille na pilocie. Mi się poszczęściło, w sumie jestem specjalistą do spraw pancerza. Skierosem musiał takim grać, wiadomo, tylko moduły w sumie do poprawy, ale to w całym hangarze na dobrą sprawę. I Skieros Commanderowi, bo jest mi bardzo przydatny, zresztą mi się bardzo fajnie nim gra. Także Skierosem będę robić i wydaje się być też taki robot, że będzie po prostu na Beacon Rush i dominację. A będzie po prostu dobrym robotem, który będzie przydatny w drużynie i nawet jeśli nie będę robić damage, to po prostu samą wytrzymałością i szybkością Skierosa będę to wszystko nadrabiać, przejmując beacony, tak? I gdzieś tam może z tyłu bijąc. Jeśli trafię, uda się trafić, to Mace, a jak nie, to ją w warsztacie pewnie złożę, jeśli nie będą za mocno znerfione. No to wtedy na Fenka pójdą Mace, a Skierosa bym zrobił ewentualnie sonicznego, ponieważ mnie na to stać, tylko bym musiał Havoka po prostu zrobić jeszcze jednego, ale to jest szybki miesiąc i bym miał Havoka i Skierosa sonicznego wtedy już, no nie byłby zły, też by wymagał wtedy trochę pracy. No i co, no i tak by było. Skieros się fajnie spisuje, szczerze. Jeśli macie takiego robota, to sobie polecam i tak dalej. Ravana jest super. Mi się mega gra nią w ogóle podoba. Kupiłem właśnie też niedawno Bika, więc dostała trochę power up. Trochę mi się wydaje, że słabuje ona z siłą ognia, więc Havoki też będę musiał prędzej czy później ulepszyć. Na razie jest tak, powiedzmy, 50-50, że sobie radzi, ale nie robi jakiegoś przeboju, nie wprowadza zamętu na polu bitwy. Ravana sama w sobie w sumie już wytrzymuje dość sporo, liczyć umiejętności, więc jest git. Brakuje mi tylko modułów tych, które bym chciał mieć jeszcze przynajmniej, no najlepiej by mieć 4 Reaper Amplifier w hangarze i jedną dopiero tylko mam, więc jeszcze 3 bym chciał, żeby po prostu Capri, właśnie Skyros i Ravana też miały swoją. No pilot jest w miarę zrobiony, moduły na ten moment nie są w sumie najgorsze pod damage, jednego overdrive'a tylko przerzucę jeszcze na Serena, jak się ulepszy na średni poziom. I co, albo nawet 2 overdrive'y przerzucę, zobaczę jeszcze co będzie bardziej korzystne po prostu. No i na pewno będę musiał ulepszyć Nuclear Amplifier na Ravanie, ponieważ jest to słabe. Jeszcze, w sensie, no, trzeci poziom po prostu za dużo nie robi. Ale overall jest spoko. Minus. Squale myślę, że jeszcze by wypadało ulepszyć. Minus oczywiście, no, też na ten 90 poziom mógłbym go w sumie dać. Czyli ulepszyć kadłub, tak? Punkt obrony i HP na max. Żeby mieć dużo HP. I Squale ulepszyć. Może jak się uda to wymienić na Wajry, nie wiem, zobaczę, chociaż raczej już zostanę przy Squalach, bo one robią też dobry damage, tylko ja mam moduły słabe, mam jednego Onslaughta, jak widać, moduł na damage, moduł na HP, Plated Armor Kit i Selfix Unit na razie. Zbieram teraz platynkę, to Selfix Unita niedługo wywalę i będzie Anti-Controla, więc minus też dostanie troszkę jezcze boosta do HP. No i będę, myślę, ogarniać teraz te moduły na minusie, bo sam w sobie, no powiedzmy, że radzi. Na tytany może nie, no chyba, że jakiś muromec czy coś, no tak to jest, nawet powiedzmy okej. Okay. Ja bym swój hangar w sumie wycenił na jakieś 6 na 10, bo jest jeszcze tutaj dużo do roboty. Brakuje mi na pewno tych modułów, które bym chciał. Ale tak jest, nawet. Dobra, to przechodząc już do oceniania hangarów klanowiczy. Mamy tutaj Pepowskiego, szefa klanu. Co są jego statystyki, tak? No,
statystyk nie będę wypowiadać, bo za bardzo w sumie teraz nie pamiętam. Gra to są Hungary PP. No ja ocenię ten główny hangar pierwszy, na którym gra. Więc tak, zacznąc od Fafnira. Fafnir MK3 jak najbardziej w porządku. Bronie takie trochę nie teges, szczególnie pod kątem no obecnie mety po prostu. Kiedy te bronie sobie nie radzą. Moduł jak najbardziej. Skilla od pilota też jak najbardziej. No Fafnir mocny, tylko kwestia broni nie bym zmienił szczerze na jakieś Razdory, Mace. Żeby trochę mieć więcej tego zasięgu i praktyczności w porównaniu do Scorcherów. Mamy Skorpiona. Moduły mogłyby być lepsze, mogłoby być na przykład jakaś jeszcze Nuclear Amplifier. Reaper Amplifier też mogłoby mieć sens, żeby wzmocnić po prostu defensywność Skorpiona. Jeśli się ma ofensywnego drona, PP chyba ma ofensywnego drona, z tego co pamiętam. Havoki, Scatter, Scorpion MK2, wszystko MK2, więc też jak najbardziej. Skille pilota w miarę, ten łowca wrażeń i mistrz oręża, tylko tak mogłyby być w sumie wymienione coś lepszego. W sumie mistrz oręża mogły zostać, ale łowca wrażeń no, w sumie mogłyby być. Więc też Scorpion przyzwoity, mocny jak najbardziej, daje radę. Capri, moduły mogłyby być lepsze, bo by się przydała ta jedna era jeszcze, Reaper Amplifier. Broni jak najbardziej, Kudzele. Jeszcze tu troszkę by brakowało w sumie do pilotki. Zresztą na przykład cudotwórcy bym wymienił osobiście na mechanika. No, ale jest ogólnie jest git. Orochi jak najbardziej w porządku, ewentualnie mógłby być lastem za termonuklear reaktor. Bronie w porządku, nie powiedziałbym, że topowe, ale jak najbardziej w porządku. No i skille jak najbardziej w porządku, chyba w sumie najlepsze jakie można mieć. Leech nie jest MK2 jeśli chodzi o razdory o bronie. 3 overdrive może być. Można mieć Nuclear Amplifier, byłoby bardziej korzystne też dla damage, i 2 na przykład overdrive, no ale tak jest, może być. To jest konto PP, więc nie będę mu tam mówić co ma robić. Więc Leech powiedzmy taki no. Daje radę, ale nie ma szału. Nie jest jakiś super przebojowy. Heimdall, 4 retaliatory, moduły do ogarnięcia. No i Heimdall do ulepszenia już na max. No hangar taki 8 na 10 bym powiedział, ponieważ albo 9 na 10. No 9 na 10 hangar. No, nie jest zły naprawdę, tylko kilka rzeczy jest po prostu do poprawy, które tą wartość zaniżają, na przykład właśnie bronie na Fafnirze. I no. Pamiętajcie, że to jest moja własna opinia, moje zdanie, więc nie trzeba się z nim zgadzać. Ja mam swoje poglądy na to, co jest najlepsze. Dalej jest Krzysztof w paczko. Ma takie statystyki, on jest tam w lidze chyba mistrzowskiej 3. No i gra takim hangarem obecnie. No i tak, Orochi. Orochi poziom i bronie jak najbardziej. Moduły do wyrzucenia te Reaper Amplifier, bo one na Orochi za dużej wartości myślę nie mają. Bo Orochi nie chce tego leczenia, tylko on chce, żeby był niepowstrzymany, żeby się go nie dało zatrzymać po prostu. Czyli na przykład jakaś antikontrola i może Last Stand, żeby kupić jeszcze kilka chwil. Pilot. No nie do końca, przydałby się jakiś Ghost albo Madame Brigitte. I zwiadowca jak najbardziej w sumie. Skorpion, broni jak najbardziej, moduły, no tak, moduły lastent jak najbardziej. Nitro unit większego sensu nie ma, bo Skorpion sam w sobie jest dość szybki. No, broń jak najbardziej, pilot jak najbardziej, i skille jak najbardziej, tylko poziomy. Dalej jest Seraph.
Seraf jak najbardziej. Ewentualnie można by tylko Last Stand wymienić na antikontrolkę. Pilot mógłby być lepszy, jednak Victoria jest dużo lepsza. Seraf nie potrzebuje tego leczenia, szczególnie jeśli się ma Reaper Amplifier na dobrym poziomie. Skille prawie że wszystkie do wyrzucenia, tutaj jest tylko niszczyciel dobry, no ale niszczyciel jest na niższym poziomie, więc by się przydał go zdecydowanie ulepszyć. Dalej jest Harpy. Harpy jest spoko, jeśli nie liczyć w tych pilotek, ponieważ Yankee jest oczywiście najlepszy. Aczkolwiek Harpy i Seven mają ten plus, że i Redacted Twins i Young Lee są bardzo dobrymi pilotami z praktycznymi umiejętnościami, także to już jest bardziej kwestia, czy się po prostu idzie pod damage, czy chce się na przykład troszkę dłużej pożyć tą Harpią, chociaż ja myślę, że Yankee tak jest, deklasuje tutaj bliźniaczki o co najmniej kilka klas. Skille do wyrzucenia te, do zamienienia, najlepiej byłby jakiś pędzi wiatr czy coś. Moduły jak najbardziej w sumie mogą być z braku laku. Taka Harpy, taka powiedzmy, szału nie ma, aczkolwiek jest na dobrej drodze. Dalej jest Tyfon. Tyfon jak najbardziej w sumie w porządku, przydałby się tylko ulepszyć. Moduły jak najbardziej spoko. Nieugięty mechanik, tylko skill do wyrzucenia, a pilotka sama w sobie jak najbardziej. Dalej jest Luchador. Luchador ma jak najbardziej dobre moduły. Luchador jest tylko nieulepszony i przydałoby się robić bronię na dużo wyższy poziom i je wywalić, bo Cyklon i Gargantua no trochę posysają. Chyba były na niższych poziomach, ale w sumie takiego Luchadora rozwaliłem na solo moją Ravenną, tak jak grałem z kosztowym paczką 1 na 1 prywatnie, więc coś to mówi, bo ja tego Luchadora bym nie pokonał, tylko jest po prostu kwestia broni. I miał wtedy Grom jeszcze, miał Grom wtedy zamiast Gargantuły w tamtym pojedynku akurat, więc Luchador spoko, jak najbardziej, tylko po prostu bronie do wymiany, ponieważ są niepraktyczne tam w tej sferze, po prostu w której Luchador najlepiej się sprawuje, tak, czyli w walkach na bardzo bliski zasięg, to są bardziej bronie tak na trzymanie jednak zasięgu, bardziej coś Sharanga, Aoming, Nodens może, na takie bardziej tytany. Na Luchadora najbardziej by w sumie pasowały teraz Vajry i Mahavajry, ewentualnie Grom i Squall. No i to by były w sumie najlepsze zestawy. Hangar ogólnie Krzysztofa, mocne 6 na 10, albo 5 na 10 nawet, bo tu jest dużo rzeczy do poprawy, szczególnie w kwestii pilotów i ich umiejętności, skilli dodatkowych. No i trochę Luchador wymaga poprawy. Bronie w sumie są bez zarzutu. No i gdzieś można by tylko moduły jeszcze powymieniać. Nie pamiętam jak było z dronami u Krzysztofa, ale Hangar jest jak najbardziej solidny, tylko trzeba po prostu go poulepszać, powymieniać skille niektóre na pilotach i bronie na Luchadorze. Dalej jest Flopaj, który zrobił tutaj trochę trollowy hangar już. Jest to Aufir Kiss. Są to jego statystyki. On miał tu Skorpiona chyba, że go znowu sprzedał. On miał tu jednego Tekno Skorpiona. No i minus na 28 poziomie. Tak powiedzmy, pilot ze Skorpiona jak najbardziej w sumie w porządku. Tutaj w sumie to nie będę tego w takim razie oceniać. Mamy Vikos 69. Jego statystyki, on jest chyba tam w lidze mistrzowskiej 3 albo w eksperckiej 1. Statystyki w sumie jak najbardziej w porządku. Makepri MK3, Kremol MK3. Znaczy przechodząc od Leo. Od Leo to jest w sumie w porządku, Leo. Tylko poziomy i tą kramolę zastąpić jakimś magnetarem albo pójść całkowicie w 3 kramole i smutę. No i pilot taki mógłby być lepszy, wiadomo, specjalista do spraw pancerza jak najbardziej. Zbroi mistrz na jeźdźca już niekoniecznie. Dalej jest Ravenna.
Bronie jak najbardziej, moduły mogłyby być, skille mogłyby być lepsze, pilotka też, bo to nie jest Arna w poł. Capri jest kupiona, tak, pay to win. Capri jest MK3, więc jak najbardziej w porządku. Bronie są Kramole MK2. Nie jest to top wybór, ale jest ok. I moduły w porządku. Skille pilota jak najbardziej. Dalej jest Scorpion MK2, Havoki MK2, Scatter. Moduły jak najbardziej, pilot jak najbardziej, skille też. Zależy kto jak, powiedzmy, chce zużywać ogniwa. Jeszcze ranga, pomieszane bronie, przynajmniej w sumie w większości nie są zasięgi pomieszane. Moduły w sumie jak najbardziej. A już lepiej w sumie byłoby tak naprawdę, myślę, 3 razy Vengeance na ten moment brać. No, żeby był jednolity typ broni, bo tak mieszanie czasami po prostu głupio wychodzi i się zbytnio nie opłaca. Hangar może być jak najbardziej na tą ligę, co Vikos gra w sumie, to myślę, że całkowicie wystarczy. To Capri robi dobrą robotę tam u niego chyba, więc może być. Ale Hangar 4 na 10, ponieważ po Capri i Skorpionie reszta jest bardzo zaniedbana w sumie i no szkoda patrzeć tak naprawdę na Ravany, która jest tu bardzo silna, a jest niezrobiona. Więc jak dla mnie to 4 na 10 Hangar, bardzo dużo do poprawy, ale jest na, myślę, dobrej drodze, ponieważ Viko słucha rad, jak tam się coś pytał, i potem dobrze na to wychodzi. Dalej jest Artur Rek. On jest tam chyba, widzę, ekspertki czy coś. Taka liga, a więc ekspercka coś. Takie statystyki, w porządku jak najbardziej. I mamy takie roboty. Harpy może być, tylko moduły mogą być. Pilotka jak najbardziej. Umiejętności w porządku, szału nie robią, ale są w porządku. Broni oczywiście jak najbardziej, moduł aktywny tylko zmienić na leczenie albo face shift, nie, ale leczenie byłoby lepsze. A ten Quantum Radar to jest marnowanie się tak naprawdę tylko na harpie i no, pogarszanie wszystkiego. Dalej jest Orochi z hammerami, jak najbardziej w porządku, moduły też, leczajka, więc super. Umiejętności pilota, no, spoko są. Pilotka też jest spoko, więc Orochi tutaj robi robotę na pewno. Retro Revenant, bronie w porządku, moduły, można by było w sumie zamienić tego Overdrive'a i balans limita między Harpy i Revenantem. Pilot da radę, jak się nie ma Vasilisy. Mechanik na jeźdźca niekoniecznie już, lepszy mechanik albo jakiś tam spec od pancerza, coś od HP. Leczajka, więc jest w porządku, ale no poziomy. Ravana, Maze, Havok, jak najbardziej. Przydałoby się tylko Havoka zrobić w sumie trzeciego, żeby był full set, albo mieć po prostu jeszcze dwie Maze. Nuclear Amplifier jak najbardziej, leczajka jak najbardziej, pilot do zmiany tylko na Arna Vapoła. Pędzi wiatr jak najbardziej na Ravanie pasuje. Ravana jest git na dobrej drodze, tylko by się przydało jeszcze Havoka dorobić. Orochi z incineratorami i cloaking unitem i quantum radarem, no tak średnio bym powiedział, w sumie te bronie są, robią pewnie damage w sumie jakiś, ale na dłuższą metę wam po prostu powiem, że to jest zły wybór i lepiej zrobić jakieś punchery czy coś. Tak naprawdę w sumie Thundery już nawet są lepsze, myślę, na Orochim. Szczególnie gdzieś tam już od 12 poziomu MK2, no wtedy już mogą robić sieczkę nawet. No i uciec ewentualnie potem nimi za ścianę, żeby się wiadomo przeładować. Pilotka jak najbardziej, umiejętności też jak najbardziej, tylko by się przydało je ulepszyć. Tytan Artur. No Artur mógłby być w sumie, mógłby dostać zasłużoną emeryturę. Wymienić go na jakiegoś Minosa, czy Sharangę, czy nawet w sumie Nodensa, których niestety jest mało w dzisiejszych czasach w Robots.
No i bronię ujednolicić, czyli albo jeszcze dorwać jednego Pantagruela, albo po prostu wymienić całkowicie na Retaliator, Vengeance i Retaliator, żeby był setup jednolity. Moduły, jak najbardziej. Hangar 4 na 10, bo jest tu dużo do zrobienia, przede wszystkim levele, które są no niskie, roboty tak, ale bronie mają zaniedbane poziomy w sumie tutaj, oprócz tylko tego Kryl Orochi. Piloci w sumie jak najbardziej dobrzy, oprócz Ravany, skille pilota też nie są złe, więc Hangar, w sumie bym powiedział 5 na 10, nawet może tak 5,5 nawet w granicach już. O, Hangar w sumie tylko potrzebuje ulepszeń i dokończenia buildów, ale jest spoko jak najbardziej. Ale jest Al-Hayo taneczny. Whatever. To są jego statystyki. On na tym koncie gdzieś na ulicy eksperckiej był. No i to są jego roboty. Orochi jak najbardziej, moduły jak najbardziej. Bronie dobrze zrobione, laczajka, umiejętności pilotki dobre, super. Revenant jak najbardziej, Ember, Blaze, ogólnie spalarki, super. Moduły tylko na damage mogłyby być wymienione w sumie na moduły pod HP. No i pilotka jak najbardziej w sumie bardzo dobra. Fenrir dobre jak najbardziej, Ignitery i Punch robią robotę, moduły super. Pilotka też bardzo dobra, ja chyba też miałem początkowo takie trzy właśnie skille. Takie same i na tych samych poziomach w sumie, tylko w innej kolejności. Więc Fenrir super. Harpy bardzo fajna, w sumie ciekawa Harpy. Ten build potrafi się dać we znaki pewnie. Szczególnie gdzieś tam w niższych ligach, bo potem to już by musiał być poziom. W sumie moduły jak najbardziej spoko, pilot jak najbardziej spoko. Więc daję radę. Fafnir. Trzy Scorcher i jeden Scorcher. No, ten Scorcher do wymiany już albo na jednego Scorcher, albo coś innego. Myślę, że w sumie trzy tarany byłyby nawet lepsze, tak szczerze. Pilot jak najbardziej i moduły jak najbardziej. Ewentualnie tylko tego Mistrza Oranża wymienić na Niszczyciela później. Ale jest ok. Mromec jak najbardziej spoko, tylko jeszcze tego Kataklizmu ostatniego wymienić na Bazyliska i by było super. Daję radę. Hanga, taki bym powiedział 8 na 10, bo to jest naprawdę tylko do ulepszenia w sumie i do kończenia zbierania modułów. Piloci są wszyscy poprawni, także Hangar mocny 8 na 10. Tylko po prostu dokończyć buildy i wszystko ulepszyć. Dalej z takich osób aktywnych jeszcze w tym klanie jest w sumie Żółwik, niech to będzie ostatnia osoba. Więc takie są jego statystyki. Szału nie robią, aczkolwiek w sumie jak na Ligę Złotą to jest nawet ok. Ma takie teraz roboty, tam ma jeszcze jakieś serafy, nie serafy czy coś, także Żółwik ogólnie sobie dużo kupuje rzeczy, żeby raczej pograć różnorodnym sprzętem niż obstać przy jednym, może rzadko coś zmienić i pchnąć się w ligę. Ale zostaje widzę złoty, także może tym grać. Hangar w sumie na tą ligę tak najbardziej silny na tych levelach, co on robi. Ravana, brakuje tutaj jednej Mace, żeby zmienić się na tego Scourge'a. Pilotka do wymiany na Arnofa oczywiście. Moduł na HP, leczajka, no mogłoby być. Orochi w Calamity daje radę, aczkolwiek w sumie to większego sensu nie ma. No, Tandery są po prostu w tym lepsze. Pilotka jak najbardziej ok. Mechanik jak najbardziej ok. Specjalista do spraw modów ok. Łowca wrażeń, no w sumie też mógłby być ok. Więc pilotka taka nawet. Hawk w bronie jak najbardziej, moduł jak najbardziej. Leczajka, pilot do wymiany tylko na Kyla Rogersa, bo ten Damned Johnny to jest no przeklęty. On ma klątwę bycia złym pilotem po prostu. A tego lockdowna w sumie można ogarnąć tak naprawdę sobie z drona. I robić go chyba nawet dużo szybciej z drona niż z tej umiejętności Johnny'ego, więc po co go w ogóle mieć. Umiejętności za to tak jak najbardziej.
Fafnir, bronie w sumie prawie że do wywalenia. Skadi jako tako od biedy mogą być. Umiejętności jak najbardziej. Pilot jak najbardziej. Mi się wyszło. Shell jak najbardziej soniczny. Moduły Battleborn większego sensu nie ma, już lepiej byłoby dać na kolejny moduł na obrażenia albo HP i lepiej byłoby mieć w sumie leczajkę. Pilot Money od biedy może być, umiejętność pilota jak najbardziej. Scavenger Heimdall, bronie mogą być, jeszcze tylko tego Kraita ostatniego wymieć na Lanterna i byłoby fajnie. Moduły fajnie poukładane, tylko wymienicie potem też na lepsze jakieś dwa antykontrolki najlepszej i najlepiej i jakieś może onslaught reaktory czy coś. Ale Hangar ogólnie powiedział na ten moment to, co teraz ja widzę tutaj. 4 na 10 w sumie, bo to bronie mogłyby być powymieniane jeszcze albo dokończyć zbieranie tych broni niektórych. Nie pamiętam, czy drony miał, czy nie żółwik, ale jest ogólnie w porządku. I to by było chyba na tyle osób takich, które rzeczywiście coś w tym klanie grają. Wtedy to są inni aktywni, także to by było na tyle. Właśnie przypominam, że to była moja opinia, tak? Czyli nie musicie się z nią zgadzać. No i co w sumie? Dzięki za oglądanie. Piszcie, czy ale się podoba taki format takiego odcinku, żeby co jakiś czas, może co kilka miesięcy tak wstawiać jakieś aktualizacje czy coś tego. W każdym razie, albo może też na przykład robić ocenianie hangarów, osób, z którymi grałem, tak, jakichś tam randomów. Także co. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na kanale, jeśli wam się podobało i chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami na moim kanale. A tymczasem, cześć!